Cześć, Dano Serpela, to jest pierwszy odcinek z Bety Battlefielda Headline. I jest ze mną oczywiście Daro, przywitaj się. Czołem, tłuczemy, jedziemy właśnie teraz. Się jedziemy wszyscy na akcję, ja motorkiem, Daro tutaj widzicie koło mnie samochodem z jakimś typem. Dobra, przyjmuję kierownicę. I jedziemy. Jeden mój. Się najechałem, ale dobra. Plecy, Darek. Nie. Aha, no ale teraz już widzę. Ale ci rozwalił koleś? Dobra, jest 12 na 11. Chcę sobie rozjaśnić. Gram jakby co teraz na ultra i nagrywam frapsem, więc jak na mój komp to dobry wynik. Co nie, Dareczku? Tylko głupie jest to, że nie można do losowych aut wchodzić. To jest jedyny minus tego. Ogólnie grafika fajna. Dodatkowe te bronie, na przykład ta kusza. O. Gdzie ty kuszę widziałeś? Działa? O, widzicie? Chodź! Dobra, nieważne. Dobra. Użyjemy tego i zobaczcie, jedziemy. Szkoda tylko, że strzelać się można podczas jazdy. Oj, walnę w auto. Dobra. Tam jest kolej, dobra. Ogólnie strzelanie jest przyjemniejsze. Dźwięk ogólnie akcji jest też chyba lepszy. Chociaż, nie wiem, nie jestem pewien, bo BFA nie gra z R4. Sniper. Ale wydaje mi się, że lepiej się gra. O, zabiję snajpera. Mam broń G36C, chyba to jest najlepsza na tego medyka, czy jak to się tam klasa nazywa, tego nie jestem pewien. No. Z Revolution, czy jak to się tam nazywa, jest chyba tylko trzęsienie ziemi, ale to nie laguje zbytnio mi akurat. Prawie bym przyjechał. Dostałem. Czekać. Rozwalił mnie. M16-3. Stoi na dźwigu. I tak padłem. Znowu ten jestem poncki. Jestem poncki. O, znowu mi rozwalił. Kurde. Gras. Zapomniałem. Dobra, to może do auta wejdę. Którego? A, takie same są. Dobra. Widzicie, tak w środku wyglądają auta. Trochę ubogo. A tak z zewnątrz. Ale ogólnie ten dźwięk auta już mi się podoba. Szkoda, że jakiś drift specjalnie nie można robić, ale chociaż coś tam można. Lubię tego. Jeszcze fajnie jakby to dopracowali, tyle dźwięk silnika byłoby już pięknie. Dobra, lecimy na B albo A. Byle do wrogów. A, czołówka, frajerze. A, go rozwalim, widzicie? Pro place moje. I snajper, gin. No i rozwalił mnie. 13 HP mu zostało. Niestety dostałem. Jestem trzeci na serwerze. Dobra. A ty jak, Darek, a ci idzie? A ty, kurde! Szósty. No, wbijam do furgonetki. Dostał headshota, ale mnie przejechał. Fajnie. No, ogólnie w tym BF-ie nie dostaje się broni za chyba zadania i za exp, tylko musicie kupić sobie każdą broń, więc też takie kasy inne. Się dużo wcale nie dostaje. Jak to się nie dostaje? Mówię, dużo się nie dostaje. Właśnie się dużo dostaje. A? Gdzie? Trzeba mieć skilla. Skillu. A gdzie on tu jest? Zwalaj, bo gdzieś gdzie koło nas leży. Na dole. Jest. O. Chyba trzęsienie ziemi to co zaczęło. Revolution. O, widzicie? Leci. Piękne. Piękne granie. Jest to podobne do Battlefielda 4, pełno dymu, żeby nie było nic widać. No i teraz będzie można łazić po tym dźwigu. To się mówi siwy dym. No, właśnie idę. O, patrzcie, teraz celować tam trzeba hardcorem być. Pokażywałem, patrzcie, mam pistolecik, a patrzcie jak on strzela. To jest po prostu, nie wiem, czy w prawdziwym świecie jest w ogóle taki pistolet. To jest w ogóle możliwe, to żeby tak strzelał? A tak prawdę powiedziawszy, to nie widziałem jak strzela. To sobie zobacz, nie... klikaj sobie cały czas. Dobra. To patrz jak on strzela. Przecież to jest chore, to się nie da tak strzelać przecież. Da się. Przecież to prawdziwy rewolwerowiec tak potrafi. No na pewno. I no i jakiś pieprzony helikopter lata i nie da się przejść. Dobra, bardzo ładna pułapka była. Jeszcze jeden gościu ktoś. Ktoś mi się cały obraz trzęsie, to normalne? Nie wiem. Dobra, jestem w helikopterku.
lecę. Pokażę wam mapkę z góry. No, to jest na bardzo wysokich ogólnie. O, z góry strzelają. Ale ładnie nawet wygląda, nawet spore mapki, tylko fajnie jakby mogło więcej osób grać. No pewnie może, kurde mać. Nie, było ile? 32 chyba na 32 ten serwer, tak? Nie jestem pewien. O! Rozwalili mnie, gdzie ty jesteś. Widzieliście, przez szybę można nawet wbijać. Tylko to jest głupie, że jak idziecie na tej rolce, to nie możecie użyć nie broni. Nie można strzelać? No chyba normalnie, jak się trzymasz, nie? Ale jedną ręką chociaż. A, jasne. No ale wiesz, to by było fajne, bo tak to jesteś takim celem łatwym. Tak, Indiana Jones, tak? Tak. Aha. A jak tu się skacze na to? A, E. Dobra. Dobra, wbijamy na dźwiga. Hop. Przywaliłem ścianę, ale to szczegół. Gdzie ty jesteś? Na dźwigu. Na dźwigu. A czekaj, tu jakiś gościu chce jedzonka. Proszę bardzo. Skillowałem go. Nie z tej strony. O, są chyba tutaj na dole. Tutaj są dobrzy snajperzy, bo wszyscy tu snajperami grają. No niestety. Nie grają, tylko kampią. No tutaj nasz jest. Dobra, system mam. Wleczę się i lecę. O, patrzcie, słynny wózeczek z Battlefielda 3. Wbijamy do niego. W czwórce też oczywiście jest. Czekaj. No jak to się nie da wejść? Czemu ja nie jestem snajperem? Weź snajperem. Jestem na dźwigu, a tu można... Fajnie byłoby zjechać tym dźwigiem, ale jak? Idziemy ich rozwalić. Plecy. Lecę, a to nasi są. Tam. Lipa. W ogóle przeciwników nie mogę znaleźć. A pewnie są w innym kącie. Czekaj, gdzie oni strzelają? No tam są. Prawej, tutaj gdzieś. Bo już wiem, w tym polu są. Tu wychodzą, gdzie ja jestem. Jednego zabiłem. W budynku ja jest zabiłem tego pąckiego. Pączka cholernego. Dobra. Fatman mnie zabił. Nie do końca. A, znowu. Przeżyłeś? No, dobra. Chyba widzę, że tak. Już. Tak, zabiłem Batmana go i zabił mi Creepy Cream. O, dwóch ktoś rozwalił z naszych. Fajne jest to, że pokazuje, w którą część ciała cię trafili. O, tak wygląda, wiecie, tutaj, żeby kupić sobie bronię. Dobra, to wam później pokażę, bo jestem w motorku. Coś się zbugowało. Aj, nie zdążyłem. O, dostałem latarkę. Jedziemy motorkiem. Licznik jest teraz zbugowany, bo patrzcie, jadę teraz niby 80 na godzinę. No i tam się czepiasz, to beta. Tylko muzyczka. Czyżby się kończy gra? Znaczy się 6 minut zostało. W ogóle nie słyszałeś, bo grant wybuchł. Z nudów tutaj się strzelają do samochodu, widzę. O, idą, już jesteśmy blisko. No. Lecimy dalej, oczywiście. No nie, nie przejdę tutaj. Na następnej rundzie chyba sobie... Czemu nie mogę tu przejść na szarpel? No przecież to jest ich terytorium. Czemu oni tam tylko siedzą na B1? Siedzą i kapią, jedzie! Ale sieczka! Jaki koleś. Wszyscy naraz, fajnie. Koniec. No i koniec. Zobaczymy się na następnej rundzie, kiedy będziemy kryminalistami. No i znowu więc wygraliśmy. Do zobaczenia. O. Jesteśmy na następnej rundzie, jesteśmy teraz kryminalistami. Pokażę wam teraz sklep. Macie tutaj cash to spend, tutaj wasza kasa jest, ja mam 9000. Klikacie customize, jak się to czyta, i macie tutaj broń, następną broń, później macie pierwszy gadżet, drugi, granaty i tutaj macie takie nóż, pała albo baseball. Ja mam nóż, moim zdaniem lepsze.
Macie dwa typy granatów dostępnych. Zwykły i gazowy. Ja mam zwykły. Tutaj macie ten zipline, to jest to te jakusze, co to liną strzela, później możecie po tym jechać. A to służy do tego, że po prostu na przykład na dach możecie po tym wejść, taka lina jakby. To jest paralizator. Tutaj macie gazową maskę. Tutaj nie wiem, żeby chyba kogoś uleczyć, nie wiem. A tutaj, żeby siebie chyba uleczyć, to jest po to. Ja zipline'a wolę, to się bardziej opłaca. I jeden pistolet macie, ten zbugowany. I macie trzy typy broni do wyboru. M16-3, AKM, G36C. Ja tam wolę G36C, bo ma, jak widzicie, większą stabilność niż AKM lub M16-3, więc wolę to. Nie są to jakieś drogie bronie, więc to po prostu dwie rundy i macie tą broń. No, ja wolę być tymi, jak oni się nazywają? Kryminalistami, bo lepsze motorki mają. Fajniejsze. Dobra, lecimy na A. Gdziekolwiek, gdzie są wrogowie, tam idziemy. O, widzę. Mam fraga. Fajnie wyglądają te policyjne auta i to wszystko. No, gdzie by tu pojechać? Nasi z paczką jadą. O, czyli są nad nami. Widać było typkę, tylko gdzie jest winda? Chyba nie ma windy. A nie, jest winda tutaj. Dobra, więc zbijamy na górę. Dosyć szybko to się windą jedzie. I już koniec, ale żeśmy już zagrali. Wygraliśmy. Więc nie, to... Masakra. 0 na 0, 45 jeden punktów. Kill. Pas. No więc bardzo szybka runda. O, bo a ja mam pomysł na twój procesor, wiesz? Ten i siódemkę. Kup se za hajs z YouTube'a. Dobra, to jeszcze jedną rundę zagramy. A przestań, tu cię nie nagrać. Do zobaczenia w następnej. Witajcie z powrotem. Patrzcie, jak się fajnie garaże otworzyły. Ciekawe się tworzą ten nie. Dobra, więc idziemy dalej po tamtej szybkiej rundzie. I lecimy na B. No, ja już jestem. Już? No, jadę w jakimś wozie opancerzonym. Ja nie wiem, B to będzie nasz pewnie, więc mamy iść na A. A też jesteś? Granaty mnie rozwalili? No, mnie też. Dobra. A może snajpera wezmę, bo tylko gram tym. Więc sobie wezmę snajperka. Dobra. Tu mamy takie uzi podobne. Dwóch tylko jest, to fatalnie. Ten ma duży damage. Weźcie. Ja wolę damage. Zdeployuj. Co to jest? Laser Trip Mine. Wezmę tego hooka. O, ale się jeździ. Normalnie, Easy Rider. O. I wezmę... Gdzie jestem? A ja wezmę tego hooka, pokażę wam. I wezmę oczywiście nóż. Aha. Dobra. Weź mi, daj kierować. Czekaj, bo jakiegoś gościa walnąłem. No, Daro, sprawo jazdy, szaleje. Jeho. Próbuję ogarnąć. Nie wiem za bardzo, gdzie mamy jechać. Siadamy? Ale ja wolę wysiąść już od siebie. Dostałem w dupę. Znowu. Skąd? O, już się dorwę. Frajerze. Kurde, ile ich tu jest? A ty masz. Na tym dźwigu siedzą? Tak. O, tu jest. Nie, zawala się. Znowu macie, o teraz macie jeszcze lepszy widok, o, widzicie? O, mam walizkę.
Nie wygląda to jakoś super, ale... Nie wiem co, ale... O! Dobra, to idziemy na dźwig. Nie to. Kamp i tak nie przejdę. Dobra. O, trochę mi się zadymiło, zwolniło. Przejechali typa. Nie wiem, tylko szaleć w ogóle. O! Ha! Dostał! No fajnie, ale ja też. No wiem, właśnie widzę. Próbowałem cię osłonić, ale... Chciałem go zmarzować, ale się nie udało, bo za daleko stał. Ale to bywa. No, no uwaga, helikopter leci. Jedę na dach. Osłaniam. Fajnie nawet tego żołnierzy wyglądają. A powiem tak, w porównaniu z betą BF4, gdzie była masakra i pikseloza i w ogóle, no to tu jest całkiem przyzwoicie. No, ogarnięte. Na niektórych serwerach są czasami lagi. Albo ogólnie jak wchodzicie pierwszy raz na jakiś serwer, to jest lag często. O, zleciałem. Ja też zaskoczyłem, a nie chciałem. Przez ten dym nic nie widać, jakie to mam. Być przez ten dym to mi laguje. No jak to nie było bani? Przecież to jest niemożliwe. Dwóch naraz. I trzeci mnie rozwalił. Ten AKM też nie jest taki zły. Co, kupiłeś go? Nie, ale oberwałem od niego. Drugi raz. Może na bliski to, dystans. Nie, właśnie z daleka. Dziwne. Uwaga na pojazdy, dwa. No ślepo. Dostałeś? Nie wiedziałem, że to auto było. Padłem. Podniosłeś mnie? A co? A czemu ty podnosisz? Kupiłem sobie strzykawkę. Aha. To masz ile chcesz użyć, czy co? Tak. Aj. Granata chciałem rzucić, ale się nie udało. No, zamiast tego defibratora, ciężkie słowo. W każdym razie jest strzykawka taka dziwna. Widzieliście? Skill, skill i jeszcze raz skill. Ale weź się, nie posikaj. Gdzie mi z tą tarczą? Co za menda z tarczą cholerna. Po nogach, pamiętasz, Koda? Tak, trafiłem. Ja pojadę z autkiem. Gazu. Patrzcie, super wyglądają te auto, normalnie. Fajnie, starali się. Mi się tam podała. W środku gówniania, ale prawie. A tak poza wyglądem w środku to jest super. Bum. Tutaj sobie posnajpimy. Wlezę tu, niezbyt. O, miałem buga małego. Przez ścianę przyszedłem prawie. Co znowu tak hałasuje?
Mam ci pocki, chop jeden. Już po nim. Ciekawe, czy mogę to wziąć. Nie. Najwyraźniej oni muszą to wziąć. Tylko niestety tych, co teraz zabiłem, prawdopodobnie będą chcieli mnie zabić. Próbuję zestrzelić. Helikopter? Gości z helikoptera. Ale niestety nie mnie rozwalili. Próbowałem. A nie a, źle. 4-2. Dobra. Ktoś z RPG-a przywalił ładnie. Budzi się lew. Nie, tygrys. Gdzie ty jesteś? No! Jak? Powiedzcie mi, jak on to przeżył? Przecież przyjechałem go motorem. Bo patrz, przyjechałem kolesia motorem, a on strzelił w odpowiednim momencie z RPG-a i przeżył. Bo już tak perfidnie na niego najeżdżałem, i on posuwano RPG-a i zginąłem. Gdzie oni już są? Do kogo ja mam strzelać? Tu wychodzą, gdzie ja jestem. Tu jest ich baza. Sorry. Chyba końcówka jest, skoro muzyka. Oho! Zero nabojów. Dajcie naboje, dajcie naboje! 5 HP, 5 HP, dajcie. Tu jestem. Kurde, nie zdążyłem. Nie ma tu nikt nabojów? A, zabiłem go. Jak? Rozwaliłem pojazd, a typa nie rozwaliłem. No i plecy. Dwóch naraz ożywiłem jednym zastrzykiem. Ha, ha, ha! Oj, granatę mnie rozwalił. No taka seria, chłopie. Z pistolecika w dodatku, bo mi się amunicja skończyła. Nie ma tu amunicyjnych? Enforcer, o właśnie, to taki gościu. No właśnie go znowu wziąłeś. Wygraliśmy? No. No nie, no masakra jakaś. 5 na 5. Dziękujemy, kończymy, dobranoc naszym widzom. No więc lajkujcie, to był pierwszy odcinek z Bety, Batyfita, Herley. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Pożegnaj się, Daro. Gimbu rządzi, na razie. No komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie, komentował Nozer.pl i był z Nadaro. Trzymajcie się i cześć. Cześć.